Dziękuję serdecznie. Panie przewodniczący, pytanie do pana Kornela Morawieckiego. Jak pana zdaniem zwiększyć aktywność obywatelską młodych Polaków? Po pierwsze trzeba dać im takie możliwości, ale jak słucham teraz tej naszej debaty, to troszeczkę tak mi się wydaje, że tutaj moi koledzy, moi konkurenci, panowie trochę żyjecie w takim świecie, który zupełnie jest już nie tym światem, który nadchodzi. Bardzo mi się podobała wypowiedź pana premiera Pawlaka o tym ciasku, bo to jest taki inny świat, taki zupełnie inny świat, z innymi możliwościami. Natomiast jak słucham pana ministra o tym, że podatek liniowy, jak pana prezesa, że służba zdrowia, że to wszystko komercyjnie, to przecież proszę państwa, to wszystko wydaje się, że my żyjemy w takim czasie, jak to scholastycy dawni, ci średniowieczni, to byli wielcy uczeni, ale jak przyszła prawdziwa nauka, ta nauka związana z odrodzeniem, z oświeceniem, potem z Kopernikiem, z Giordano Bruno, z Galileuszem i tak dalej, to wszystko zmiotło. I tutaj my jesteśmy czy nauka była wtedy płatna, czy bezpłatna? Jesteśmy w przededniu takiej rewolucji olbrzymiej, ekonomicznej, kulturowej i produkcyjnej. I ta rewolucja jest za drzwiami, a my mówimy, a pan mówi o podatku liniowym, a pan mówi o służbie zdrowia, za którą wszyscy musimy płacić. To jest kompletne nieporozumienie. Dziękujemy. Chciałbym, żebyśmy tę debatę przenieśli na wyższy poziom ogólności. Oddać głos panu Andrzejowi Leperowi. Wyższy poziom abstrakcji, a teraz pytanie do pana przewodniczącego Andrzeja Lepera. Czy pana zdaniem państwo powinno prowadzić politykę historyczną i czy pan jako prezydent by taką politykę wspierał? Jeśli tak, to w jakim kierunku? Państwo taką politykę prowadzi. Czy odpowiednie środki są przeznaczone, czy odpowiednie instytucje mają odpowiednie wyposażenie, to już jest inna sprawa. Natomiast polityka historyczna jest prowadzona w Polsce. Ja oczywiście mogę mówić o IPN-ie też, bo to jest bardzo ważna sprawa, czy należałoby ujawnić te wszystkie dokumenty, czy nie. Jestem zwolennikiem tego, aby otworzyć IPN, otworzyć wszystkie teczki, pokazać w końcu, kto kim był w przeszłości, nie ukrywać niczego przed społeczeństwem. Dziękuję serdecznie. I teraz pytanie do pana przewodniczącego Korwin-Mikke. Panie przewodniczący, jaki wpływ na sprawowanie przez pana urzędu prezydenta RP będą miały pana osobiste poglądy i przekonania? W dziedzinie polityki zagranicznej oczywiście żadne. Zimny interes ma decydować. Natomiast każda decyzja jest oczywiście warunkowana moimi przekonaniami. No jak ja mógłbym robić coś, do czego nie miałbym przekonania? No to byłbym oszustem, prawda? Ja uczciwie mówię wyborcom, jakie są moje przekonania. Oni głosują na mnie w przekonaniu, że ja będę je realizował, potem miałbym robić coś innego. No przepraszam, to jakieś pytanie, szczerze mówiąc, uważam za trochę niepoważne. Dziękuję serdecznie. Pana marszałka chciałbym z kolei spytać o taką kwestię. Rząd Platformy przedstawił taki raport Polska 2030. Tam jest wiele rekomendacji dotyczących perspektywy rozwoju Polski w ciągu najbliższych 20 lat. Jednym z tych postulatów jest kwestia zrównoważonego rozwoju. On zresztą pojawia się także w dokumentach unijnych. I jaki jest pana pogląd na temat tego równoważenia rozwoju gospodarczego, społecznego z naturą? Zawsze byłem i jestem zwolennikiem ładu. To jest przeciwstawienie chaosowi. Ład w państwie to jest ład ustrojowy, gospodarczy, także społeczny. I według mnie idea zrównoważonego rozwoju to jest właśnie podkreślenie potrzeby ładu i pewnych odpowiednich proporcji pomiędzy potrzebą przyspieszonego rozwoju, modernizacji kraju, co jest absolutnie niezbędne, a jednocześnie dostrzeganiem problemów ludzi słabszych oraz realnych możliwości dostosowywania się Polaków do zmienionych reguł gry, do właśnie tempa modernizacji. Musimy się modernizować. Mamy jedyną, może drugą w całych tysiąc lat leciu historii polskiej szansę na dogonienie świata zachodniego. Pierwszy raz w XVI wieku, teraz po raz drugi. Musimy podtrzymać wzrost gospodarczy. Utrzymaliśmy go jako jedyny kraj Unii Europejskiej. Teraz musimy przyspieszyć, a więc reformy będą konieczne, ale trzeba je tak przeprowadzać, aby niekoniecznie strasznie wiele bolały. To jest zmieniona sytuacja. Reformy lat 90. były w warunkach bankructwa państwa, a dzisiaj w ramach Unii Europejskiej, także przy wsparciu pieniędzy Unii Europejskiej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Dziękujemy. I teraz pytanie do pana marszałka Jurka, ostatnie w tej rundzie naszej debaty. Panie marszałku, jaki model polityki migracyjnej Polski wspierałby pan jako prezydent? Po części tak bardzo naokoło ta kwestia już tutaj stanęła, dlatego że przed chwilą, chyba w poprzednim pytaniu, marszałek Komorowski mówił o tym, że to coraz częściej politycy mówią o tym, o konieczności wydłużenia wieku pracy w Polsce osób starszych. No jeżeli to dobrowolnie, to jeszcze dobrze, bo jeżeli niedobrowolnie, to jest wysyłanie ludzi starszych na bezrobocie. I że jest to konieczne dlatego, że przeżywamy kryzys demograficzny, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Ja uważam, że jeżeli będziemy społeczeństwem młodym, jeżeli będziemy kierować się prawami rodziny, jeżeli młoda rodzina będzie pewna, że będzie miała niższe podatki, jeżeli ma dzieci, jeżeli będziemy szanowali macierzyństwo, to mamy szansę uniknąć tych zjawisk migracyjnych, które dzisiaj istnieją na Zachodzie, to znaczy praktycznie nierozwiązywalnych problemów integracji społecznej w Niemczech czy we Francji, tych milionowych pozaeuropejskich, głównie muzułmańskich społeczności. My w Polsce jeszcze mamy wybór, ale wybór nie polega na krytykowaniu ludzi, którzy przybywają skądinąd, tylko na dobrej polityce demograficznej i promocji praw rodziny. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo za odpowiedzi w tej rundzie i teraz przechodzimy do rundy ostatniej. Czas na odpowiedź wydłużamy do 1,5 minuty i prosimy o swobodną wypowiedź dowolnej treści, mającej przekonanie, może przekonać nas do głosowania na swoją osobę w nadchodzących wyborach. Panie marszałku, prosimy rozpocząć. Dziękuję bardzo. No, 1,5 minuty to jest ogromny luksus. Ja na początku mówiłem o tym, że w jakich warunkach decydowałem się kandydować w tych wyborach, bo w moim przekonaniu każdy z kandydatów, którzy obok mnie siedzą, no podjął się tego ważnego zadania reprezentowania ludzi o swoich poglądach, ale każdy kandydat powinien być gotów wykonywać urząd prezydenta i mieć przekonanie, że zrobi to dobrze. No ale wiemy, że kampania ma swoją historię, jest jak jest, jedni z nas mają większe szanse, drudzy mniejsze. My przede wszystkim musimy wybrać politykę państwa, a potem dopiero polityka, która ją wykona. Ja mówiłem o zasadach politycznych, które chcę bronić. W życiu przeżyłem parę rewolucji, od zwycięstwa wolnego świata w zimnej wojnie, odzyskania niepodległości, po rewolucję komórkową, czy już te kolejne generacje rewolucji informatycznych, za którymi jakieś 5 lat temu przestałem nadążać. Ale wiem jedno, że zasady, odpowiedzialność, przekonanie, kierowanie się sumieniem w polityce, to są rzeczy absolutnie stałe, które zawsze będą aktualne. I dlatego w sytuacji, gdy coraz bardziej widać, że wynik, skład drugiej tury jest przesądzony, że wiemy już, którzy dwaj politycy znajdą się w drugiej turze, nie możemy rezygnować z tego, co rozstrzygamy w pierwszej. Odpowiedź na pytanie, kto będzie trzecią siłą w Polsce. Ja nie chcę, żeby tą trzecią siłą, tak jak dzisiaj była radykalna lewica reprezentowana przez pana, no nieobecnego niestety, pana Grzegorza Napieralskiego przez SLD. Wiem, że z nieobecnymi się nie polemizuje, ale nie jest to przyjemne, że ktoś się czuje tak silne poparcie telewizji publicznej, niestety, że nie przychodzi do nas polemizować. Chcę walczyć o trzecie miejsce, chcę z nim polemizować. Proszę państwa o poparcie, a pana Grzegorza Napieralskiego uczciwą debatę, z kim PO i PiS powinny rozmawiać o kierunku polityki. Panie marszałku, Polski. Dziękujemy jednak. Przede wszystkim chciałem podziękować państwu, że przyszliście, zaprosiliście także nas do tej debaty. Chciałem podziękować także moim adwersarzom i konkurentom za to, że mogliśmy wymienić poglądy. Bo oczywiście demokracja jest sporem, to jest rzecz normalna, ale trzeba umieć także z sobą rozmawiać w sposób przyjazny i szukający tego, co nas łączy, a nie tylko tego, co nas dzieli, bo to się zawsze samo znajdzie. Więc dziękuję serdecznie. Chciałem, proszę państwa, powiedzieć, że jest potrzeba budowania Polski w taki sposób, aby właśnie podkreślać to, co łączy, a nie to, co dzieli. Dlatego chciałbym bardzo, aby przyszła prezydentura była prezydenturą wspólnoty i przeszłości, tradycji, ale i przyszłości również Polski. Chciałbym bardzo, żebyśmy zdołali przełamać złe nawyki partyjnego, czysto partyjnego myślenia i czysto partyjnych prezydentur. Prezydent musi wznieść się ponad podziały partyjne. Odnoszę wrażenie, że ja to już robię, czego dowodem jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Czego dowodem jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem partii opozycyjnych, czego do tej pory żaden poprzednik nie zrobił.